Witam z Kiba. Serdecznie, z tej strony Sebastian Kowalczyk. Moim gościem jest dzisiaj doktor habilitowany ichtiolog Przemysław Czerniejewski z Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, panie Przemku. No i tematem naszej dzisiejszej rozmowy będą kormorany. No tak. Kormorany jest to dosyć taki temat charakterystyczny, niestety negatywnie wpływający na całą biocenozę wodną naszych jezior, rzek czy też zbiorników zaporowych, w szczególności tam, gdzie jest bardzo dużo kolonii tego gatunku. Kormorana czarnego chyba wszyscy z Państwa znacie, tę jego sylwetkę, czarną sylwetkę, w szczególności gdy suszy pióra. Kormoran czarny jest typowym rybożercą, typowym ichtiofagiem nurkującym na głębokości nawet dochodzące do kilkunastu metrów. Także te jeziora i te rzeki, w których głębokość wynosi około 9-10 metrów, dla kormorana nie są jakimkolwiek problemem i złowienie ryb w tych zbiornikach nie nastręcza mu żadnego problemu. Panie Przewodniczący, mam takie pytanie na początek, bo przyjrzałem sobie w Wikipedię i znalazłem informację, że to są ptaki, które powinny właściwie gniazdować sobie gdzieś tam u wybrzeży Skandynawii, Islandii, Wielkiej Brytanii. Nic nie znalazłem o Polsce. Czy one u nas występowały wcześniej? Tak, niestety, no ma pan rację. Tutaj mamy kilka gatunków kormoranów. Ten nasz akurat jest wędrowniczkiem, a właściwie był wędrowniczkiem, ponieważ na kolonie lęgowe jeszcze w latach 70. występowały tylko na Mazurach. Populacja tego kormorana, tego gatunku liczyła tylko kilkanaście właściwie gniazd jeszcze w latach 70. Obecnie niestety no, w całej Polsce mamy do czynienia z olbrzymią ilością kormoranów czarnych. Populacje nie są liczone nawet w kilkaset osobników. Najczęściej jest to kilkanaście albo już nawet kilkadziesiąt tysięcy osobników. Z takimi koloniami mamy do czynienia przecież nad zbiornikiem włosławskim, na Międzyodrzu, czyli okolice Szczecina, czy też na Mierzei Wiślanej. I obecnie stanowi olbrzymie zagrożenie dla ichtiofauny. No właśnie, ogromne zagrożenie. Ile dziennie taki kormoran może zjeść? Tutaj dosyć duża jest rozbieżność wśród badaczy. Na naszym wydziale, Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa, prowadziliśmy badania na temat diety kormorana, jej składu, ale w szczególności właśnie chcieliśmy odpowiedzieć na pytanie, ile kormoran czarny zjada ryb. I w ciągu jednego dnia potrafi zjeść nawet do 700 gramów ryb, natomiast średnio dziennie można określić, że w skład jego diety wchodzi w granicach 250 do 350 gram ryb. Z jednej strony nie jest to olbrzymia ilość tej ryby, natomiast z drugiej strony, jeżeli weźmiemy te olbrzymie populacje kormorana liczące kilkadziesiąt tysięcy osobników, to wyjdzie nam, że w ciągu jednego roku taka populacja zjada nawet kilkaset ton ryb. No właśnie, czy jakieś badania były prowadzone, mniej więcej ile te kormorany potrafią pożreć tutaj w Polsce ryb? Tak, prowadziliśmy na naszym wydziale tego typu badania. I wszystko uzależnione jest od populacji kormorana. W ciągu jednego roku jedna sztuka mniej więcej zjada od 150 nawet do 300 kg ryby. W związku z tym, w zależności od tego, ile osobników występuje, ta liczba może wynosić od kilkunastu ton w przypadku niewielkich zbiorników. Natomiast maksymalna może dochodzić do 300-400 ton ryby. A czy jest określone, które ryby najbardziej kormoranom na przykład smakują? Kormoran jest gatunkiem, który zjada wszystkie ryby w zależności od tego, które gatunki dominują. Najczęściej zjada najbardziej powszechne gatunki, czyli płoć, okoń, jazgarz. Natomiast oczywiście w przypadku, kiedy mamy do czynienia z dużą ilością szczupaka, sandacza, również tymi gatunkami nie gardzi i w jego pokarmie spotykamy właśnie te gatunki ryb, których jest najwięcej w zbiorniku. Jasne. Czyli jeśli sobie będą gniazdować gdzieś tam nad sanem, gdzie są pstrągi, lipienie, to może się tam na przykład wydarzyć totalna katastrofa. Oczywiście. To jest wielki problem kormorana. Jego olbrzymi wpływ to właśnie jest w tych rzekach typowo górskich, łososiowych, gdzie mamy do czynienia z pstrągami, z lipieniami, które stanowią bardzo ważny udział w diecie kormorana właśnie w tych akwenach. Kolejna bardzo taka istotna kwestia wpływu negatywnego kormorana na
populację ryb, to jest wpływ na materiał zarybieniowy. Często prowadzone są w rzekach przymorskich zarybiania młodocianymi stadiami ryb łososiowatych, na przykład narybkiem, stadium smolt, bardzo często łososia czy troci wpuszczane jest do rzek przymorskich i niestety kormorany bardzo istotny wpływ mają na degradację tego materiału zarybieniowego. Przykro to słyszeć. Jeszcze jedno ważne pytanie, czy były prowadzone badania, jak mniej więcej się rozkłada, nie wiem jak to powiedzieć, presja na wodę, czy ilość wławianych ryb z wody, jakbyśmy chcieli tak sobie podzielić, wędkarze, rybacy, kormorany. Kolejność dowolna oczywiście. Badania były prowadzone, właściwie od lat są prowadzone, prowadził je Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, prowadziliśmy my, czyli Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa na tych wodach w północno-zachodniej Polsce, właśnie na temat presji. Wędkarze, rybacy i kormorany, czy też my bardziej wzięliśmy pod uwagę wszystkie zwierzęta wolno żyjące. I niestety, proszę Państwa, wnioski są dosyć takie negatywne, można powiedzieć, bo na pierwszym miejscu niestety są te zwierzęta wolno żyjące. My od wielu lat, wprowadzając metody ekologiczne, wprowadzając ochronę wielu gatunków rybojadów, czyli ichtiofagów, dla których jedynym pokarmem są ryby, chroniąc je, jednocześnie naturalnie zwiększają się populacje tych zwierząt, przez co oddziaływują coraz bardziej negatywnie na ryby. Także biorąc pod uwagę zwierzęta wolnożyjące, rybaków i wędkarzy, można powiedzieć, że zwierzęta wolnożyjące mają w tym momencie największy wpływ na ichtiofaunę, a na drugim miejscu są łącznie rybacy plus wędkarze dopiero. No to aż jestem zdziwiony, bo zazwyczaj, tak jak przeglądam fora internetowe, to wszyscy piszą, że to najpierw człowiek, potem kormorany i nie ma co ogólnie robić z kormorana kozła ofiarnego, a to na to wychodzi, że wcale tak do końca nie jest. Tak, tak. Zwierzęta wolnożyjące mają bardzo istotny wpływ. Natomiast oczywiście człowiek, w szczególności ta degradacja środowiska wodnego, którą prowadzimy niestety, ta antropopresja, oddziaływuje również na ryby. Nie tylko połowy rybackie, czy też połowy wędkarskie, ale w szczególności grodzenie rzek, różnego rodzaju stawianie budowli hydrotechnicznych, a w szczególności punktowe, czy też obszarowe źródła zanieczyszczeń, którymi cały czas zatruwamy rzekę. Znaczy, no wiadomo, bo największymi szkodnikami jesteśmy my ludzie, no to jest oczywiste, ale przez to, że kormorany nie mają naturalnych wrogów, no to tak się rozmnożyły, jak na to żeśmy pozwolili. Tak. A jak jest ogólnie właśnie w Polsce i Europie, jeśli chodzi o ochronę tych zwierząt? Tutaj nie ma takiej jednolitej ochrony. W każdym państwie zostały wprowadzone pewne przepisy umożliwiające odstrzał bądź też w jakiś sposób uśmiercanie zwierząt, tych, które są w nadmiarze. W niektórych państwach prowadzi się odstrzał, na przykład w niektórych państwach Skandynawii, olejnowanie jaj, które powoduje zabicie zarodka znajdującego się w środku jaja, bądź też zabijanie, czy też zdejmowanie jaj z gniazd również jest praktykowane. W Polsce również jest dopuszczone uśmiercanie młodocianych kormoranów, natomiast na tą czynność trzeba uzyskać odpowiednie pozwolenia, dzięki którym można wykonywać to działanie. No właśnie, to jest ciekawe, bo kto tak naprawdę powinien się tym zajmować? Bo wędkarze lamentują zazwyczaj nad Wisłą, te stada kormoranów tutaj w okolicach Warszawy naprawdę są gigantyczne. Nad Zalewem Zegrzyńskim też były gigantyczne, chyba teraz są mniejsze, pewnie z tego powodu, że tych ryb jest dużo mniej. Co z tym dalej robić? Kto powinien się tym zająć? Kto powinien być za to odpowiedzialny? Co z tym dalej robić? Oczywiście na pewno nie wędkarze, bo na pewno musimy, właściwie jest organizacja państwowa, która bada, są różnego rodzaju instytuty, które badają i szacują ilość zasobów kormorana czarnego, ale również badają inne gatunki zwierząt wolnożyjących, dla których jedynym pokarmem są ryby, i one powinny określić, jaka jest nad danym zbiornikiem, obwodem rybackim, rzeką populacja kormorana, i dopiero oni powinni wyznaczyć
liczbę kormoranów, które można uśmiercić, odstrzelić, bądź też zastosować inne metody. No tak, ale z tego co widzę, to ta organizacja chyba się tym, co nad naszymi wodami specjalnie nie interesuje. Mówię tutaj o Mazowszu. Czy to nie jest tak, że to dzierżawca wody powinien wystąpić z takim zapytaniem albo z pozwoleniem na odstrzał i zacząć coś z tym robić? Tutaj w przepisach jednoznacznie nie jest wskazane, że taki obowiązek jest nałożony na użytkownika rybackiego, aczkolwiek opracowując operat rybacki, użytkownik rybacki powinien wskazać tak zwaną szacowaną liczbę zwierząt wolnożyjących w swoim obwodzie rybackim. W związku z tym już przygotowując operat rybacki, przygotowując to opracowanie, na tym etapie użytkownik powinien mniej więcej chociaż określić ilość, jak również szkody wyrządzane przez gatunki wolnożyjące. Natomiast, żeby mieć już oficjalne, bądź też mieć takie wiarygodne, precyzyjne dane, powinna to robić instytucja państwowa. To jest właśnie ciekawe, bo przez wiele lat tutaj wędkarze próbowali zmniejszyć odłów ryb odławianych sieciami, na przykład na Zalewie Zegrzyńskim, ale zawsze żeśmy słyszeli w okręgu, że wędkarze za mało odławiają biomasy, no i ci rybacy muszą tam jeszcze coś odłowić. Czy jakby wziąć jeszcze pod uwagę na przykład ilość tych ryb zjadanych przez kormorany, to być może by się okazało, że to kormorany nam ten operat wypełniają. No niestety w wielu wodach, w których występują kormorany, to są olbrzymie straty dla środowiska, ale również dla użytkownika rybackiego, czy też użytkownika wędkarskiego. Także niewątpliwie powinniśmy ograniczyć występowanie pewnych gatunków, pewnych ichtiofagów, bądź też doprowadzić środowisko do stanu pierwotnego, gdzie ten gatunek ma naturalnego wroga, drapieżnika, który by regulował populację tego gatunku. No podejrzewam, że z tym to byłoby najciężej, biorąc pod uwagę, że no, tą planetę zamieszkaliśmy i robimy z nią to, co robimy. Jest to bardzo przykre. Ale z drugiej strony no, powinniśmy też w jakiś sposób próbować walczyć o te nasze hobby, aby coś w tych naszych wodach było. Mógłby Pan jeszcze powtórzyć, jak się ta organizacja nazywa, do której na przykład powinien się zwrócić dzierżawca, aby się więcej dowiedzieć? No już mówię, to jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Po prostu. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ona jest w poszczególnych wojewódzkich miastach i do niej najlepiej zwrócić się z informacją dotyczącą gatunków, czy szacowania gatunków zwierząt wolnożyjących, tak zwanych ichtiofagów. I wiem, że do tej organizacji niektóre okręgi się zwracają, bo już doszły mi informacje, że na przykład wędkarze walczą z kormoranami właśnie nad Sanem. Ale o tym opowiem przy kolejnej okazji. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Panie Przemku, również bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.